Poniedziałek 4 września, z tej strony Maciej Morawski, Dom Maklerski DMS Broker. Zapraszam na poranny briefing wideo. W kalendarzu makroekonomicznym nie mamy dzisiaj nic, co przyciągnęłoby uwagę inwestorów. O 10.30 opublikowany zostanie PMI dla sektora budowlanego i po tym odczycie możemy spodziewać się największego ruchu. Oprócz tego mamy indeks Sentix oraz inflację PPI ze strefy euro. Jednak tutaj rynek powinien zostać obojętny. Wall Street dziś jest nieczynny ze względu na święto pracy w USA, także jeśli chodzi o kalendarz makroekonomiczny, to nie ma tak naprawdę nic ciekawego. Rynek prawdopodobnie skupi się na zawirowaniach, jeśli chodzi o Koreę Północną, ponieważ w weekend zostały przeprowadzone testy nuklearne, co wywołało lekki risk-off. Zyskuje złoto, zyskuje jen, natomiast pod presją są aktywa ryzykowne, jak chociażby rynek akcji, gdzie w Europie najważniejsze europejskie indeksy zaczynają poniedziałek od spadków. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja technicznie. Na początek NZD USD, który konsoliduje się tutaj pod oporem w okolicach z poziomu 0,72. Konsolidację tą należy traktować jako formację kontynuacji trendu, dlatego bardziej prawdopodobne jest wybicie dołem. W tym wypadku bardzo ważnym wsparciem będzie poziom 0,71, gdzie wypada zniesienie Fibonacci'ego 61,8%. Opór przy 0,72 składa się ze zniesienia Fibonacci'ego 38,2, piątkowych szczytów oraz lokalnych dołków z końca sierpnia. Dalej mamy USD CAD, który przełamał bardzo ważne wsparcie przy 1,2415 i tutaj podobnie należy oczekiwać kontynuacji spadkowego ruchu, dla którego wsparciami będą kolejne zewnętrzne zniesienia Fibonacci'ego. Najpierw 127,2% przy 1,2315, następnie 161,8% przy 1,2190. Oporem natomiast pozostają widoczne tutaj lokalne szczyty, czyli są to okolice poziomu 1,2420. Na sam koniec EuroPLN, gdzie powstała, w sumie rysuje się całkiem sporych rozmiarów zielona świeca, jednak należy być ostrożnym z dalszymi wzrostami, ponieważ jak widzimy w ostatnim tygodniu wszystkie wzrosty były bardzo szybko wygaszane. Tym razem może być podobnie, choć tutaj oczywiście warto obserwować zachowanie kursu, jak to będzie wyglądało. Zamknięcie świecy dziennej wysoko, czyli jeżeli wzrostowy ruch nie zostanie wygaszony, w tym wypadku możliwe będzie powiększenie wzrostów w okolice poziomu 4,30, gdzie wypada zewnętrzne FIBO 161,8%, korespondujące z sierpniowym szczytem. Tutaj rozegrają się dalsze losy notowań. Przełamanie tego poziomu tworzy drogę do 4,33, lekko pod 4,33. Jednak tutaj to oczywiście będziemy o tym rozmawiać dopiero jak kurs dojdzie do poziomu 4,30. Póki co ważne jest utrzymanie tych wzrostów. Jeśli natomiast strona podażowa przejmie kontrolę na rynku, w tym wypadku należy oczekiwać zniżki w okolicach poziomu 4,24, czyli zeszłotygodniowych dołków. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanych inwestycji.